Dzień dobry, Michał Konker z tej strony. Witam we vlogu numer 2. Mamy 3 maja i dzisiaj dwie rzeczy do zrobienia. A, jest godzina 9. Jest. A, nie za wcześnie, ani za późno. Dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza rzecz, najważniejsza, o 12 w Gołubiu zaczyna się spacer zielarski w Ogrodzie Botanicznym w Gołubiu i pogadamy sobie między innymi o magnoliach, o ich właściwościach, o ich rodzajach, o ich historii. O wszystkim, co z magnoliami i ogólnie z rodziną magnoliowatych związane, a także poznamy inne rośliny, które w ogrodzie o tej porze można będzie zobaczyć. No i druga sprawa, jutro będę miał rano występ w telewizji śniadaniowej, więc muszę przygotować trochę ziół, muszę pozbierać trochę rzeczy. Mam nadzieję, że nie będzie padało, pogoda jest taka sobie, ale na razie jeszcze nie pada, więc jest szansa, że zbiorę, że będzie można pokazać, co można zjeść o tej porze roku. Dobra, jadę do Gołubia, jakby co, to się będę włączał. Ładny kawałek już przejechałem, w zasadzie jestem już w Chwaszczynie. Powiem wam, że na razie jestem zadowolony, nie ma ludzi w ogóle. Tak jakby siedzieli jeszcze gdzieś na majówkach, więc spoko. Nie wiem, jak to będzie z powrotem, czy ludzie będą już dzisiaj po południu wracać do domu. Wtedy ten mój powrót może się naprawdę wydłużyć. Ale na razie jedzie się całkiem przyjemnie. Do tej pory w moją stronę jechały 2 samochody, także spoko. Zobaczymy, co będzie przed Żukowem. W Żukowie zawsze jest taka, tam są takie 2 ronda i one się bardzo, bardzo często korkują. Tam mogę stracić trochę czasu, ale no zobaczymy. Dojadę, to zobaczymy. Tutaj w Chwaszczynie jest puściutko. No i jestem w Żukowie, którego się tak obawiałem. W razie wszystko w porządku, jeszcze kawalątek do tego ronda, ale powiem wam tak, jak były korki, to one były już dawno się stało, więc podejrzewam, że wszystko będzie pod kontrolą, wszystko będzie w porządku i szybko wyjadę na drogę na Kościerzynę. Za chwilę będę w Gołubiu. Za chwilę, znaczy za 20 minut. Tak, ronda są czyste. Jestem już w Sikorzynie. Pierwsza rzecz, którą trzeba mi teraz zrobić, to znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie będę mógł zbierać zioła. Jest godzina 10, więc no, powiedzmy z 1,5 godziny tak na spokojnie do zbierania, żeby zebrać cały materiał potrzebny na jutro, a potem to już jedziemy do ogrodu botanicznego i uwaga, chopek i co? No i zaczynamy spacer o 12. Właśnie. Pogoda tutaj wydaje się być troszeczkę lepsza niż w Gdyni. Nie ma może jakiegoś wielkiego słońca, ale przynajmniej nie zanosi się na deszcz, więc powinno być dobrze. Chciałem to nagrać podczas jazdy, ale jest taka tarka tutaj na tej drodze, że generalnie cokolwiek bym nie mówił, to i tak byście nie słyszeli, a poza tym obraz by skakał góra-dół, jeszcze gorzej niż to, co w zwyczaju mam, prawda? Bo to, że skaczę, to dobrze o tym wiecie. Także spójrzcie, że od tej strony tam widzicie drogę, no i oczywiście droga dokądś musi ciągnąć. Tam jest taki fajny wiadukt. I to, ta droga, którą się poruszam, to jest dawna linia kolejowa z czasów, kiedy Polska nie miała Gdańska, kiedy istniało wolne miasto Gdańsk. Wtedy właśnie tą trasą kolejową do Gdyni ciągnęły transporty z południa Polski. Teraz tory są też niedaleko, ale zupełnie zmieniono charakter tej trasy. Ona już oczywiście też nie jest trasą
jakby tą najważniejszą, tą główną, nie musimy, Polska nie musi tędy towarów swoich przewozić, wszystko przechodzi przez Gdańsk. No a ten tor został rozmontowany, zrobiono z niego drogę i tutaj teraz jest jedna z możliwości dojechania między innymi z Gołubia do Kościerzyny. Taka historyczna ciekawostka. Wiatr też mi się bardzo to podoba. Kiedyś jeszcze, jak Michał był mały, to pamiętam, bawił się, miał taką fazę, że uwielbiał geocaching, więc chodziliśmy szukać różnych skrytek i wiem, że na tym wiadukcie też taka skrytka jedna była. No zobaczcie z bliska, jak ten wiadukt wygląda. O, no i teraz możecie trochę popatrzeć z wiaduktu, jak to wygląda. Fajnie to kiedyś musiało być, pociągi jeszcze jeździły. Dobra, tutaj zaczynamy zbieranie. Już koszyk mam ze sobą, trochę przytuli wpadło. Szukamy co dalej. Widziałem po drodze podagrycznik, więc podagrycznik na pewno też zbiorę. A co będzie dalej? No to będę wam pokazywał. Nie? Dobra, idę. Kwiaty wierzby też nam się przydadzą na jutro, także zaczynam zbierać. Ciężko trzymać w jednej ręce kamerę, gałązkę i nie machać za bardzo, także zbieram, tak, żeby nie było. Zobaczcie, tutaj jest młodziutki kloniawor, ale on jest naprawdę mały. Widzicie to ostro? Widzicie mniej więcej. Jest malutki, ma mało tych pąków, więc ja zostawię go w spokoju. Znajdę większy, znajdę lepszy, bardziej rozwinięty. Stamtąd będę zbierał. Jest poziomka, więc liście poziomki mogę oczywiście zebrać na herbatę i pewnie to zrobię, ale dopiero po spacerze, jak będę miał trochę więcej czasu, bo teraz zostało mi pół godziny. Chcę jeszcze pozwiedzać tutaj te części, zobaczyć, co potem szybko wpaść i zebrać, żeby było na jutro. No i trafiłem, szukałem go. Młode liście grabu, jeden z moich największych przysmaków o tej porze roku. Bardzo fajnie, cytrynkowo tak smakują, kwaśno, lekko. Więc na pewno zaraz trafię do sałatki, ale no wiecie, żeby nie machać tym gałąziem w ten sposób, ani kamerą, to będę je zbierał zaraz, jak skończę mówić. Dobra, grab będzie leżał tu, szyszkami się nie przejmujcie, bo szyszki są do zupełnie innego projektu, na kiedy indziej. Na pewno na jakimś filmie zobaczycie, także spoko. No i trafiłem na taki kawałek ziemi. Dla was pewnie wygląda jak trawa z tej odległości oczywiście. Natomiast jest tutaj mnóstwo mniszków, jest tutaj mnóstwo różnych roślin z rodziny kapustowatych. Pewnie coś jeszcze, bo to tak na pierwszy rzut oka, jak tylko tutaj wszedłem, to widać. Więc mam co zbierać. No na pewno na jutro się przyda. To działam. Przydadzą się zarówno te malutkie pączki, które jeszcze są nierozwinięte w zupełności, jak i kwiaty. Kwiaty razem z tą łodyżką kwiatową, dlatego że łodyżki kwiatowe też są bardzo smaczne. Spokojnie możemy je wykorzystać. No i liście, jeżeli ktoś
lubi, to jak najbardziej my tych liści też nazbieramy, ale trochę później. Zobaczcie, one wyglądają jak takie malutynkie kapary. I tak też można je przygotować. Możemy je kisić na przykład, możemy je marynować. Możemy robić na 1500 różnych sposobów, jak nam się żywnie to podoba. Możemy też oczywiście jeść na świeżo, prosto z łąki, że tak powiem, prosto z nieużytku w tym wypadku. Dobra, zbieram dalej, bo jest 11:15, więc zaraz będę musiał się zwijać i podejść do ogrodu. Zmykam. Jedno, co mnie martwi, zobaczcie, widzicie te chmury? Mam nadzieję, że deszcz nie spadnie, mam nadzieję, że ludzie przyjdą na spacer w ogóle, no ale to dowiem się za chwilę. Idę do auta i podjeżdżamy pod ogród już. Za mną wejście do arboretu w ogrodzie w Kołupiu. Natomiast my będziemy szli tam do tyłu. Tylko na razie stoję tutaj przy parkingu. Dzisiaj nie będziemy wchodzić. Widzę po drugiej stronie, że faktycznie magnolie może nie są w pełni kwitnienia, ale zaczynają kwitnąć, więc na pewno będzie co pokazać. Ogród zielarski, ziołowy, który tutaj też jest przy wyjściu z ogrodu botanicznego, też ładnie się już prezentuje. Zatem nic, tylko czekać, aż przybędą goście na spacer. Pogoda nie przeszkadza, tak to nazwę, więc nie będzie źle, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No, idę działać. Spotkamy się pewnie już po spacerze, bo w czasie spaceru to raczej nie będę nagrywał. No i co wam powiem, że dowiedziałem się, że moja kurtka ma kaptur, bo wcześniej nawet nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje. Troszeczkę zaczęło padać, ale też jest przelotne. Mamy chwilę, jeszcze 15 minut. Magnolie, czy będziecie widzieć tam za mną? No, dobra, zaraz jakieś przypiewki zrobię, żebyście widzieli. One zaczynają tutaj kwitnąć, jeszcze nie są w pełni kwitnienia, ale na pewno dadzą sobie radę. Syreny zaczęły wyć. Coś pewnie to znaczy. Nie wiem niestety, co, nie widzę tutaj stąd, co mogłoby się dziać. Też przestał padać. Magnolie widzieliście. Oprócz magnolii w ogrodzie znajdziecie jeszcze przysandrę, czyli cytryniec, oraz znajdziecie tulipanowca. To są też rośliny należące do rodziny magnoliowatych. Więc fajnie. Trzy takie rodzaje w Polsce mogą rosnąć, czyli magnolia, tulipanowiec i właśnie cytryniec. I te trzy rodzaje znajdują się tutaj w ogrodzie. W Polsce na tę chwilę naturalnie nie występuje żaden przedstawiciel rodziny magnoliowatych. Jedyne co, to gdybyście cofnęli się w czasie do pliocenu, tak, przed zdobywacenia, wtedy zobaczylibyście mnóstwo różnych gatunków roślin z rodziny magnoliowatych. Oprócz tego zobaczylibyście na przykład metasekwoję chińską, czyli moje ulubione drzewo, które też na terenach naszych rosło bardzo, bardzo dawno temu. Aha, no i żeby nie być gołosłownym, to te magnolie były znajdowane w Polsce. Musielibyście się udać do Krośnienka. Tam właśnie w pokładach pliocenckich znaleziono skamieniałe magnolie. Listki jeszcze całkiem maluteńkie, dopiero wychodzą, ale to właśnie metasekwoja chińska. Po drugiej stronie, czyli tam, spójrzcie, 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 odwracam się, odwracam. Szele. Co my tu mamy? Tulipanowiec. Czyli jeden z dwóch gatunków tulipanowca, jakie występują obecnie na świecie. Jeden to jest ten tulipanowiec amerykański, drugi znajduje się w Azji i, o ile się nie mylę, nazywa się tulipanowcem chińskim, ale mogę się mylić, nie pamiętam. Tu gdzieś wam, tu gdzieś napiszę. Jeden z najniżej położonych rozkwitłych kwiatów magnolii. Mam nadzieję, że uda mi się za chwilę rozchylić troszeczkę
tę część kwiatu. Wiecie, co to za część? Można by powiedzieć, że płatki korony, ale magnolia to jeden z pierwotnych modeli kwiatu i ona nie ma takiego typowego podziału na działki kielicha, płatki korony. Wszystko mówi się na to, wszystko działki kielicha. W ogóle działki się mówi, tak? I zobaczycie teraz w środku, mam nadzieję, jak ten kwiat, środek kwiatu jest zbudowany. No, powiem wam, że mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. To, co powinniście widzieć, to to, że tam jest taki stożek. A oznacza to nie mniej, nie więcej. Zresztą tutaj też to widać, że magnolia nie ma takiego typowego układu budowy kwiatów w kółkach, jak to jesteśmy przyzwyczajeni. Raczej jest tak zbudowana spiralnie. Można by powiedzieć, że w środku szczególnie przypomina szyszkę. Zresztą szyszki, takie szyszkokształtne owoce, to właśnie owoce magnolii. Nie typowe szyszki, ale będą w kształcie je bardzo, bardzo przypomina. W ogrodzie powinniście oczywiście zwiedzić wszystkie jego części, ale jeżeli zmagacie się z tym, jak wyglądają niektóre rośliny lecznicze i chcielibyście się podszkolić, a nie macie z kim pójść, boicie się klucza, boicie się, że nie rozpoznacie rośliny tak jak trzeba, to podejdźcie tu. To część ogrodu z roślinami leczniczymi. Zobaczycie tutaj m.in. arnikę, barwinka, borówki, pylice, czosnek, niedźwiedzi, dzięgiel, chyzop, kocimiętkę, kopytnik i tak dalej, i tak dalej. To jest cała lista. Zobaczcie, poczytajcie sobie i jeżeli będziecie, jak obejdziecie już cały ogród, to na końcu znajdziecie właśnie tę część z roślinami leczniczymi. Gdybyście nie mieli pojęcia, co to za zieloninka, to jest dzięgiel Litwor i ona będzie mogła wyrosnąć ponad mnie z 2-2,5 metra. Takie tutaj już okazy widziałam w zeszłych latach. Podejrzewam, że ten też nie będzie dużo mniejszy. Dajcie mu tylko troszeczkę. Na razie ma 30-35 cm. Poczekajcie trochę. No dobrze, to już po spacerze. Deszcz padał co chwilę, ale było ok. Udało się. Tylko jest jeden mały problem. Nie zdążyłem przecież wszystkiego zebrać. A muszę mieć na jutro jeszcze trochę zielska. Cóż, ja będę musiał gdzieś pojechać, poszukać, popatrzeć, co z tego można zrobić. A wam na dzisiaj już dziękuję. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!